Ale później pewnie zjem. Mówię o brzoskwini. O brokule też mówię i o gulaszu też mówię i... No i w ogóle. Tak, to mi bardzo pasuje. Bo to można pięknie sobie czymś tam dorobić. No jeszcze pomidory zrobię chyba. Pomidory to obowiązkowo? Bo nie pamiętam ten indyk. A jak on tu wygląda? Kontrola. Teraz. Bardzo ładnie. Brawo, Basia. Wysoki poziom. Nie otwierasz tego okna? Bo ci trochę zapachu tej cebuli. No wybiało. Ale? Nie dlatego. Nie przez cebulę. To duszno jakoś, nie? Tutaj, no wiesz. Gotujesz. Dobra, to kury jeszcze mam tam coś do zrobienia u nich w pokoju. Znaczy właśnie to codziennie będę miała coś do zrobienia, to już teraz będzie tak. Skończyły się wakacje. To ja fryzjera muszę sobie ustawić. Wiesz co, dzisiaj to ja nie wybiegam poza dzisiaj, ja się dzisiaj... No dobra, ale to ja muszę. Skupiam. Tu i teraz. No. Nie. Dobra. A jeszcze dasz mi chwilę na włosy? No. Dobra. No to idź tam sobie te włosy i nie zbywaj, jak będziesz gotowy, tak? Dobrze, tylko nie wiem, gdzie ta maszynka jest. Światła tam nie potrzebujesz? Nie, ale się tam 4 minuty wygodniej, niż robić taką podwiadę. No, myślę, że tak. Usiądź sobie tam i syru. Ale nie wiem, czy nie jakimś młotkiem. Myślę, że szybciej, no. No to jak chcesz, to ja to zrobię. Nie, to się nie pali, no, tylko tak myślałam, że jak to odbiorę, to... Taka rąbanina będzie. Szybciej się to zje, raz, a dwa. A one ci teraz nie powiedzą, że tu są nie do końca obrane i... No ale one są takie właśnie... To są no szubać, jak chcą. Gdzie tam ten podział? Miałam iść na górę, tam coś robić. Może ja zrobię później, spokojnie. Do szkoły można by jeść i wsypać czy coś. Podejrzewam, że zjedą, tak. Trzeba było je obrać, jak były... Ale to co im się stało według ciebie teraz? Nie, no już tylko łatwiej odchodziła ta skórka. Rozumiesz? Szanta. To i te 2 godzinki mam tam coś do góry, a potem spadam. Chleb kupię i jadę do szkoły. Dobrze. A ty jaki masz plan? Wypijesz całą tą szklankę? Proszę. Grazie. Co to za smak? Multivitamin. Dobra, co robisz teraz? Kończę tutaj nagrywanie, uszanowanie. No, to jest moje miejsce pracy chyba na najbliższe pół roku. Dzięki! Bo widzicie, ile tego jest. To są wszystko kredki, flamastry, markery, zużyte w większości, albo wypisane, albo wyschnięte, albo niektóre dobre. Trzeba to wszystko podzielić, pogrupować, poprzeglądać, powyrzucać. Tak to jest, jak się ma troje. Każdy ma coś tam ze szkoły, plus ileś tam dostanych. Fajnie, nie?
No, jest tutaj tego sporo. Myślę, że oni w końcu sami to powinni zacząć robić, ale jak oni zaczynają robić, to jest chyba jeszcze większy bałagan niż porządek, także wolę to jeszcze w tym roku zrobić sama. O. Szykujesz sobie przybory do odrabiania lekcji z dziećmi? Nie, przysięgam. Czy za dzieci? Jeszcze raz to pogubiłam. A co one to pogubiły? Wrzucam do określone skrzynki. A im nie przeszkadza, że one są. Właśnie to nie chodzi o to, że im przeszkadza czy nie, tylko po prostu chodzi o to, żeby był porządek. No dobrze. No, a ty co tam? Hipopotam, wychodzę z domu zaraz. Dobra. Zjem na mieście, cześć. Jeszcze nie chcę normalnie kręcić. Usiądź kiedyś tak papaj. Będziesz miał łapę jak papaj. Czysta druga. No to tylko kończę, nara. Skończyłam. Skończyłam góry. Obiad się robi. W sumie to już mięso no prawie gotowe. No, generalnie obiad to mam tylko w sumie do ugotowania ziemniaki, także super. Zrobiłam to, co miałam zrobić i wiecie co, sobie pomyślałam, że mam ochotę coś słodkiego i mam lody w lodówce, więc chyba spożyję. Zaraz tutaj wezmę za ogarnianie kuchni, bo też wypadałoby. 11 jest w tej chwili, więc jest dobry czas, całkiem dobrze to wygląda. Dziś koło 12 chciałabym wyjść, bo chcę jeszcze jechać do sklepu, zanim odbiorę dzieciaki. Jechać do szkoły, ogarnąć sobie dostęp do dziennika, bo coś tam mi się poblokowało. I na razie tyle. Odezwę się za moment albo za chwilę. Przyjdzie pora na deser, to jednak pomidory. Zgłodniałam czy co? Ale jak widzicie, już pomidory zjedzone. A ja zanim jeszcze... A w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że jest mega upał u nas. Taki mega upał w ogóle. Co ja mówię? Jak ja mówię? Jak ja się wypowiadam po polsku? Jest po prostu upalnie dzisiaj. Tak jak miało być 31 stopni, tak myślę, że jest. Świeci niesamowicie. W domu jest nawet przyjemnie chłodno. Ale ja teraz jedząc sobie to, powiedziałabym, drugie śniadanie, przejrzałam komentarze, do których dawno nie zaglądałam. No, takie zrywy co kilka dni. I tam przeczytałam kilka pytań, to też zamierzam na nie odpowiedzieć. Któraś z pań zapytała, pani chyba, któryś z widzów zapytał, czy Władek jest do pierwszej klasy. Nie, Władek idzie do zerówki, jest już w zerówce. Klara jest w pierwszej klasie, jest między nimi rok różnicy, a Matylda jest w klasie czwartej. Ktoś tam również zauważył, chyba jedna nasza stała widzka, że Klara jest leworęczna, tak jest leworęczna i takie skłonności miała od zawsze, od samego początku, jeszcze jak była nawet bardzo mała. Posługuje się lewą ręką zdecydowanie sprawniej, pisze je, no... Ręka jest u niej taka wiodąca, powiedziałabym. Nawet nie wydaje mi się, aby oburęczna potrafiła być. Raczej jest właśnie zorientowana na tą lewą stronę. I ta sama pani też powiedziała, napisała, że to w ogóle są bardzo zdolni ludzie leworęczni i że ma córkę leworęczną, która... Mam pieprz w zębach. Która ukończyła studia matematyczne. No i to zaśmiałam się aż w duchu, bo Klara jest w ogóle od zawsze... Od zawsze, no od kiedy, może nie od zawsze, no bo to w sumie w takim niedawnym czasie się dopiero może tak wyraźnie dało zauważyć, ale ona rzeczywiście jest takim umysłem ścisłym. I kiedy tylko, nie wiem, już nawet w jakichś zajęciach przedszkolnych czy takich zerówkowych, kiedy o nich opowiadała, to zawsze najlepiej się czuła właśnie w takich zadaniach logicznych i matematycznych. Ciekawe to jest, ciekawe. No, ale tak się mówi rzeczywiście, że ci leworęczni to mają tam jakieś takie swoje specyficzne uzdolnienia. Nie wiem, czy to prawda, ale jesteśmy, to jest Klara jest jedynym przypadkiem u nas w rodzinie. W tym sensie, że ani ja, ani Paweł, no, ani Matylda, ani Władek nie jest leworęczny, tylko Klara. No, tak mi się teraz przypomniało, że byłam o tym powiedzieć, więc mówię. No, a teraz to idę sobie wreszcie tego, ten deser zorganizować. I nie wiem, czy się nie przejść jeszcze trochę na słońcu posiedzieć, skoro mam chwilę. Chociaż dobrze byłoby się tak naprawdę wziąć tam w domu, zrobić wszystko, co mam zrobić, bo jak przyjdą dzieciaki, to się zacznie młyn. No, także rozważę te różne opcje. I pewnie o decyzji przekonacie się z kolejnego filmu.